Andrzej Duda, 47 l. postanowił spotkać się z sadownikami w Dylewie koło Grójca. By dowiedzieć się więcej na temat skutków panującej w Polsce suszy. Niestety, podczas spotkania zaliczył olbrzymią wpadkę, która nie przeszła bez echa. Internauci skrytykowali postawę prezydenta. Pandemia koronawirusa i zbliżające się wybory prezydenckie sprawiły, że w ostatnich tygodniach Andrzej Duda jest wyjątkowo aktywny. Wygłasza przemówienia, pojawia się na konferencjach oraz spotyka z obywatelami Polski, by być z nimi w stałym kontakcie. Reklama wczoraj, 28 kwietnia, odwiedził sadowników w Dylewie, gdzie zaliczył spektakularną wpadkę. Prezydent miał na sobie maseczkę ochronną wykonaną ze zwykłego ręcznika papierowego. Dodatkowo maseczka była, spięta zwykłymi strzywkami, a całość utrzymywała się dzięki sznureczkom przypominającym gumki recepturki. Oburzeni internauci stwierdzili, że zachowanie prezydenta jest nieodpowiedzialne. Dlaczego prezydent mlekiem i miodem płynącego kraju ma na sobie papierową maseczkę, która nie chroni przed niczym? Musi być już kiepsko skoro, na normalną maseczkę już nie stać, z papieru toaletowego ta maska? Papier, gumki, recepturki, zszywacz? Porażka, pisali zbulwersowani obserwatorzy na Twitterze. Trudno nie zgodzić się z krytycznymi opiniami. Jeśli tak ważna osoba w państwie, jak prezydent ma problem z otrzymaniem ochronnej maseczki, to, co ma powiedzieć reszta społeczeństwa? która narzeka na ich niedostępność w sklepach. Jesteśmy ciekawi. Dlaczego Agata Duda nie stworzyła dla męża maseczki, gdyż jakiś czas temu chwaliła się z ich wykonywania? Waszym zdaniem Duda przesadził? Zobacz więcej materiału w wideo.